na delegowanie. Pani Hałacińska była na odbiorze ogródku Jordanowskich. Z tego, co wynika, nie było żadnych uwag. No, w związku z tym podjąłem tutaj takie, żeby Państwo widzieli, które ogródki są w bieżącym naszym utrzymaniu w dzielnicy 16. To jest Kazimierzowskie 7, Jagiellońskie 9, Jagiellońskie 27, Kazimierzowskie 26, Kalinowe 9, Strusia 4, Albertyńskie 30, Wysokie 3 Liceum, Wacława Króla, na lotnisku 6, Strusia 18, ten nowy ogródek na plantach wieńczyńskich i Albertyńskie 13. Tak jak powiedziałem, odbiór bez uwag jakichś negatywnych przez panią Hałacińską. Proszę Państwa, w związku z tym, że jesteśmy przy omawianiu tych ogródków bieżącego utrzymania, chciałem poinformować, że na posiedzeniu zarządu w dniu 14.02.2013 uzgodniono zadania w ramach doposażenia w 2013 roku. Obecna była zaproszona była pani Hałacińska na to spotkanie. No i wspólnie dyskutowaliśmy i z projektów, które wynikają dalsze doposażenia, no uzyskaliśmy takie informacje. Jagiellońskie 9, wykonanie chodnika i dostawa urządzeń siłowych sztuk 3. Na lotnisku 6, dosadzenie żywopłotu. Osiedle Kazimierzowskie 25, wymiana zawiesi i siedzisk w huśtawkach oraz zamontowanie podestów pod huśtawki. Osiedle Kalinowe 9, naprawa spalonego urządzenia, wykonanie mini boiska na środkowym kierunku. Kiedyś jakiś skalniak jednak nie uzyskał akceptacji i chcemy tam zorganizować jakieś takie mini boisko dla tych maruchów. Osiedle Wysokie, trzecie liceum, utwardzenie terenu placu po stronie wschodniej. Osiedle Kazimierzowskie 7, montaż karuzel sztuk 2, Tajfun i Staś oraz wymiana zawiesi oraz siedzisk w huśtawce. Dostawa urządzeń siłowych 4 sztuki. Niwelacja terenu. Proszę Państwa, są to zadania, które brak pośrodków w ubiegłym roku, czyli 2012. Dlatego wprowadzamy to w tym roku. Albertyńskie 30 już jest komplet tych urządzeń. Albertyńskie 13, montaż sztucznej nawierzchni w ramach pozostałych środków. Jeżeli nam zostanie, no to dołożymy do tej sztucznej nawierzchni tyle, ile z tych środków pozostanie. Osiedle Jagiellońskie 27 jest w komplecie. Osiedle Strusia 18, montaż sztucznej nawierzchni pod zjeżdżalnią. Osiedle Strusia 6 jest komplet. I osiedle Strusia, Strusia 6, odwodnienie terenu. Oraz osiedle Złote Jesieni, to jest planowany nowy ogródek i tutaj planujemy wykonać projekt. Tyle, proszę Państwa, co uzgodnili w ramach tego doposażenia na 2013 roku. Są jakieś pytania do bieżących prac zarządu? Proszę. Ale w zasadzie to tylko przyparatki tego błogosławionego Alberta, to on by na jakoś tak szli, że to nie będzie. Chodziło na naszą, na osiedle albertyńskie. Chyba pierwszy raz takie coś na nas przychodzi, drugi, ale to jest taki jakiś wyjątkowa rzecz. Ja do tej pory żeśmy chyba nie... Wysyłaliśmy to. Taki adres powinien być, że to powinna parafia ustalać razem z policją i strażą. Ja mam pytanie jeszcze akurat. Ta lista tu jest zamknięta, zaczęła będziemy się zmienić. Znaczy mówimy o ogródku Jagiellońskim? Tak. Myślę, że będziemy tutaj musieli pewne rzeczy rozpocząć, bo w momencie, kiedy nie ma tematów do zlecenia, to wtedy jest problem, dlatego że wszystkie inwestycje stoją, bo oni zbierają informacje z wszystkich dzielnic, żeby ogłosić przetarg, z tego co ja słyszałem. Nie wszystkie dzielnice jakieś tam jeszcze te swoje uwagi miały w komplecie i chyba jeszcze czekają. Dowiem się pewno na dniach. Chodzi tylko o to, prawda, że wszystkie ogródki są praktycznie jakoś dopasowane, jak widzimy,
nowe urządzenia. Pod Albertyńskiej 30 nie jest, Krusia 4 też nie jest. A powiem dlaczego? No proszę powiedzieć. Bo to jest kwestia taka, że były tam już albo wymienione wszystkie urządzenia, które były według projektu, prawda? I to w tym momencie zakończyła się sprawa inwestycyjna, ewentualnie będzie albo modernizacyjna, jeżeli dane urządzenia, które żeśmy zamontowali, zostaną zdewastowane albo zniszczone, to wtedy będziemy to sukcesywnie naprawiać czy wymieniać. Także tylko dlatego. A poza tym, tak jak powiedziałem jeszcze tutaj w ostatnim takim temacie, ten projekt, prawda, że chcemy stworzyć kolejny nowy ogródek jordanowski dla dzieci na osiedlu Cienista przy ulicy Fatyńskiej, jakby dając możliwość, żeby te dzieciaki miały większą możliwość korzystania z tego ogródku jordanowskiego. Ja mogę tu powiem jeszcze Karolowi, bo to było, bo to nie wiecie może, ale to było tak, że my najpierw pracowaliśmy nad projektami do każdego ogródka, a potem te projekty były realizowane i te ogródki, które są już na, mają te kwestie, to jest akurat zadanie według projektu. One mają projekt skończony, także jako pierwsze udało się, prawda? Także tutaj na, to jest, są zadania do projektu, bo jak będzie potrzeba, bo się też uszkodzi wymiana, no to wtedy są już... Tak powiedziałem, będziemy wtedy... Takie zestawienie akurat projektu, prawda, z 2011-2012 roku. Ile ogródka zostało zestawionych nowych rzeczy? Można powiedzieć? Tak, to jest każde sprawozdanie. Ale to jest cykl ileś tam lat już. Mamy tak... Chodźmy tylko 2011-2012 rok, prawda, i teraz jest plan na 13 rok. Tak. Jest to wszystko w sprawozdaniach, wszystkie urządzenia, które są dostawiane, są w sprawozdaniu, także w tej... 2011 było w 2012 roku, a tak. 2012 będzie teraz. Także wszystko jest do... No, nie ma problemu z tym. Od razu możemy wyświetlić. Dobrze. Żeby nie wstrzymywać procedowania kolejnych wniosków, jeżeli nie ma pytań, to przejdziemy dalej. Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu.